jeszcze raz, drodzy bracia, tutaj w Nadarzynie, szczególnie do was, do członków Komitetu Oddziału kierujemy to zapytanie. Co z Salą Królestwa w Białobrzegach? Tyle lat temu składali się na to bracia. Brali pożyczki, które spłacili. Dzisiaj nie ma sali i nie ma działki. Działka została przepisana na Towarzystwo Strażnica. Co zrobiliście z tą działką? Dlaczego nadal ci bracia nie mają sali królestwa? Czy nie wstyd was? Przecież była to budowla dla króla. Dlaczego tak bardzo chcecie się uwłaszczyć w tych dobrach materialnych? Przecież prosicie, nastanie na ziemi raj. Wszystko to, co jest na ziemi, będzie należało do króla, czyli że do was. To dlaczego dzisiaj już tak wyciągacie ręce po te wartości materialne? Przecież apostoł Paweł powiedział, że wszystko to uznaje za śmieci. Ale pewnie wy nie wyznajecie apostoła Pawła ani tej zasady. Bo okazuje się, że nie są dla was to śmieci, że są to dla was wartości, które wyznajecie. Czy ktoś tym ludziom kiedykolwiek wytłumaczył, dlaczego tak się stało? Takich przykładów jest więcej. Pamiętacie Skarżysko Kamienną? Tam oszukaliście Kazimierza Cymerysa. Dał wam działkę pod zabudowę sali królestwa. Zabraliście mu grunt, zabraliście mu wszystko i jeszcze na koniec wykluczyliście go. Czy tak robią ludzie prostolinijni? Będziemy się o to upominać.